Uwaga, uwaga, zapraszamy wszystkich. Ci, którzy biegają, ale też ci, którzy nie biegają, zapraszamy, chodźcie. Chodźcie bliżej. Minut przed startem 7. kwidzińskiego biegu Policz się z cukrzycą spotykamy Państwa. Hanna Barczykowska. I mąż Jacek, dzień dobry. A z Państwem jest? Nasza córka ze schroniska przygarnięta 7 lat temu, Atła. No to proszę, Atła ma, jest z Państwem tyle lat, ile edycji biegu Policz się z cukrzycą w Kwidzynie za nami. Czy piesek też pobiegnie? Tak. Piesek też pobiegnie, a dystans dla pieska nie za duży? Nie wiemy, w razie czego będziemy maszerować, także zobaczymy. Proszę powiedzieć, dlaczego warto wziąć udział w biegu Policz się z cukrzycą? Dla mnie to jest hołd dla pana Jurka Owsiaka. To jest mistrzostwo świata, to co wymyślił 25 lat temu. Jeszcze większym szacunkiem jest to, że to się tak rozwija, jak się rozwija. Super, super idea, super ludzie, którzy się angażują, pomagają i chcą pomagać. Cukrzyca, wiemy wszyscy, jaką jest ciężką chorobą. Więc też należy coś zrobić. No, w tej odpowiedzi zawarł pan od razu pytanie, odpowiedź na moje drugie pytanie, dlaczego warto grać z orkiestrą, dlatego że to super ludzie, hołd dla Jurka Owsiaka. Pani jest podobnego zdania? Oczywiście, uważam, że w ten sposób pokazujemy, jak ważny jest drugi człowiek i że warto pomagać. No i piękne słyszeć takie rzeczy na 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na chwilę przed startem do biegu Policz się z cukrzycą. Przed startem 7. kwidzińskiego biegu Policz się z cukrzycą, szefowa Wielkiej Kwidzińskiego Sztabu Wośplitka Dyksa, a obok niej, jak już kiedyś powiedziałem, nowy dyrektor Starego Ogólniaka. Witam Państwa, dzień dobry. Cześć, siema. Siema. Panie Sebastianie, do Pana kieruję pytanie, no bo odpowiedź ze strony Pani Litki będzie tendencyjna. Dlaczego warto biegać z orkiestrą? Dlaczego warto biegać z orkiestrą? Już to powiedziałem to parę razy, bo uczestniczę kolejny raz. Warto, bo cel jest szczytny, idea jest warta tego, żeby o niej głośno mówić, a mój udział i moich dzieciaków tylko i wyłącznie o tym świadczy. No właśnie, bo w ubiegłym roku spotkaliśmy tutaj pańską małżonkę. Ona w tym roku, widzę, nie biegnie, jest tam w stylu, pozdrawiamy panią Sylwię. Biegnie pan z dzieciakami. Dzieciaki, to już jest was któryś raz na trasie biegu, prawda? Tak, piąty. Piąty raz. Dzieci, pani Sylwii i pana Sebastiana, piąty raz na trasie biegu. Dlaczego warto biec z orkiestrą? No bo pomagamy dzieciom i dorosłym. Bo pomagamy dzieciom i dorosłym. Nawet dzieci rozumieją w Kwidzynie tak prostą sprawę, jak idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A do pani Litki wrócimy po biegu. Zobaczymy, czy da radę po przebiegnięciu 2000 metrów wykrzesać z siebie jakieś słowo. Zapraszam. A Kwidzyn biega, wcale się nie rozgrzewa z zumbą, właśnie powiedzcie panowie. Wszyscy tam elegancko uprawiają fitness, a wy tak sobie tutaj z boku niemrawo podrygujecie. To znaczy, że Kwidzyn biega już jest rozgrzany? Tak, w pełni. Teraz się delikatnie rozciągamy, aby jesteśmy przygotowani. 7. edycja biegu Policz się z cukrzycą w Kwidzynie. Który raz Kwidzyn biega na starcie? No ja jestem pierwszy raz, tak żeby tak śmiesznie zabrzmiało, ale kolejny. Wybaczamy. Zapisałem się niedawno, także
muszę od czego zacząć, ale pierwszy, chciałem, że biegali. Pierwszy, ale nie ostatni, rozumiem, Kwizyń biega. Powiedzcie panowie, dlaczego warto biegać z orkiestrą? No z orkiestrą, bo dla, przede wszystkim dla zdrowia i żeby pomóc komuś. Jak się, jeżeli można komuś pomóc, to czemu nie? Może kiedyś my będziemy potrzebować takiej pomocy. No tak, dla samego poczucia i żeby naprawdę komuś pomóc, jeżeli jest taka możliwość. Widzimy, że coraz z roku na rok coraz więcej ludzi zaczyna uprawiać ten sport, biegać. Czyli jest fajnie, no i wszyscy się łączymy, czy są młodzi, czy są starsi. Jest wielkie pokolenie, to jest miłe, przyjemne, że nie ma różnicy wiekowej. Od młodszego do najstarszego. Bardzo proszę. A więc na starcie 7. Kwizyńskiego biegu papiernika, nie przybył, na starcie 7. Kwizyńskiego biegu po liście z cukrzycą. Kwizyń biega, biega dla idei. Pozdrawiamy. Również i zapraszamy na bieg papiernika. O którym była mowa. Spotykamy się na biegu papiernika. Bo najważniejsze, słuchajcie, to stawić się dobrymi ludźmi. Proszę bardzo. No i słowo się rzekło, kobyłko u płota, na metę dobiega Litka Dyksa, szefowa powiatowego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Świeżo po pokonaniu dystansu 7. Kwizyńskiego biegu po liście z cukrzycą. Ile kilometrów masz w nogach? Dzisiaj? Tak. 2. 2 kilometry tylko na trasie biegu. Zapytam inteligentnie, jak to do biegacza przystało. Jak się biegło? Fantastycznie. Super atmosfera. Pogoda też jak dla mnie sprzyjająca. Także polecam biegi, naprawdę. Polecam biegi, po liście z cukrzycą. Polecam każdy rodzaj ruchu. Więc Filitka, starczy ci sił do wieczora po tym biegu? Jasne. Ja dopiero się naładowałam. Zmęczona, ale uśmiechnięta Litka Dyksa, która mówi, że dopiero po tym biegu się naładowała. Pierwsze akordy finału za nami. Jak skomentujesz to, co się dzieje do tej pory? No, atmosfera naprawdę kręci ludzi. Czyli kręcimy się po raz 25 i w super, fantastycznie przyjaznej atmosferze i tak będzie do wieczora. Ja uważam, że musimy już Litkę puścić trochę nieładnie, prosto z trasy. Jak państwo widzieliście, napadliśmy, ona musi odsapnąć, bo przed nią jeszcze mnóstwo obowiązków, których kulminacją będzie co licytacja Kwizyńskich Złotych Serduszek, które dzisiaj mają swoją światową premierę. Dokładnie, światowa premiera. Po raz 24 będziemy licytować serduszka państwa jakusików i jubileuszowo zmieniają swój wygląd, czyli są zupełnie odmienione. Zapraszamy na strony internetowe, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają złote serduszka. Zapraszamy na finał licytacji o godzinie 18, w sumie tuż przed 20. Wyjaśni się, za jaką kwotę poszły serduszka. Litka Dyksa, kobieta nie tylko o wielkim sercu, ale również o wielkich płucach, jak widać, i niezmordowanej kondycji. Dziękujemy serdecznie. Idź, odpoczywaj. Ja jeszcze, zanim pójdę odpocząć, powiem, że o godzinie 17 w bloku licytacyjnym Sportowy Kwizyn będzie licytowana ta koszulka, na której znajdują się podpisy wszystkich dzisiejszych biegaczy. Ta koszuleczka z symbolicznym numerem 25. 25 na 25 finał WOŚP-u. Dzięki serdeczne.